Dzień dobry. Standardowo dajcie znać, czy mnie słychać, czy mnie widać i czy możemy zaczynać. Czekam na Wasze odpowiedzi. Wszystko widać, wszystko słychać. Super. W takim razie możemy zaczynać. Jest mi bardzo miło, że mogę Was powitać w tej naszej nowej odsłonie publinkowej. Zmieniliśmy się. Jak Wam się podoba? Nam się podoba bardzo. Myślimy, że to jest super sprawa. No i co? No i możemy zaczynać naszą Akademię Publink, dawniej Kurulis 7. Przed nami dzień pełen wiedzy. W pierwszej części porozmawiamy o budżecie, później przejdziemy do dywagacji na temat wieloletniej prognozy finansowej. Pamiętajcie, że przez cały czas możecie zadawać pytania naszym ekspertom. Specjaliści już czekają przed klawiaturami i są gotowi, żeby Wam odpowiadać. Ale to nie wszystko, ponieważ musicie pamiętać, że przez cały czas trwania webinaru i kolejnego, i tego trzeciego również, będzie do zdobycia imienny certyfikat. Każda osoba, która przyjdzie na wszystkie trzy webinary, ma szansę na otrzymanie takiego certyfikatu, który będzie potwierdzeniem zdobytych tutaj zdobytej wiedzy. Do tego na końcu dzisiejszego spotkania mamy dla Was specjalny konkurs. No i do wygrania będą zupełnie nowe gadżety Skarbnika w naszej nowej odsłonie, więc mamy nadzieję, że sporo z Was uda się to wygrać. No to co? Zaczynamy. Oddaję głos Karolinie Sawko i do zobaczenia później. Dziękuję, Tosiu. Witam wszystkich zgromadzonych. Może na wstępie powiem, że moje wystąpienie w zakresie budżetu zostanie podzielone na dwie części. Pierwszą część pokażę ja. I będzie to dotyczyło prowadzenia planów finansowych i współgrania z jednostkami organizacyjnymi. W drugiej części wejdzie koleżanka Monika Krajewska, która pokaże dalsze elementy związane z przygotowywaniem zmian w Best Asystencie. Dobrze, to może na wstępie udostępnię ekran, aby potwierdzić informacje, które będę opowiadać również wizualnie. Proszę mi dać sekundkę. Dobrze. Myślę, że widać. Udostępniłam teraz Wam bez asystenta. Na co bym zwróciła uwagę, zanim jeszcze przejdę do tych aspektów merytorycznych w programie, czy też technicznych, to, że naogólowali się Państwo za pomocą linku besta.kurulis.pl. Oczywiście ten link dalej działa. Natomiast zaszły u nas zmiany, w związku z tym mamy nową możliwość wejścia na stronę, po prostu best jak program.publink, czyli nazwa naszej firmy.com. Kiedy już uda nam się zalogować, tak naprawdę zanim zaczniemy pracę z planami finansowymi, musimy wykonać pewne czynności, które umożliwią nam pracę w dalszym etapie, tak zwane prace konfiguracyjne. Jeżeli chodzi o prace konfiguracyjne, to oczywiście wykonamy je raz, a następnie będziemy mogli płynnie już działać. Postaram się krok po kroku pokazać, w jaki sposób dokonać ustawienia, aby ta praca była w trakcie roku szybka i przyjemna. Pierwszym elementem takim zupełnie podstawowym jest oczywiście wejście w ustawienia. Ustawienia znajdują się w lewym dolnym rogu i są one po to, aby spersonalizować dokumenty, które będą Państwo generowali w dalszej części, którą będzie właściwie pokazywała już Monika. Natomiast zanim zaczniemy pracę, warto ustawić sobie podstawowe dane o Państwa jednostce, takie jak typ jednostki, czy nazwę Państwa jednostki w dopełniaczu. Ja nazwałam się gminą Public, jako nazwa naszej firmy. Dalej mamy organ stanowiący, gdzie również z rozwijanej listy wybieramy i personalizujemy pod siebie organ stanowiący oraz uzupełniamy, czy to Rada Gminy Publink, czy Rada Gminy Publink. I dalej podobną czynność
realizujemy w kontekście organu wykonawczego. Wybieramy czy wójt, burmistrz, prezydent, czy zarząd powiatu, a następnie uzupełniamy dalszą część w dopełniaczu u mnie gminy Pabling, wójt gminy Pabling. To jest pierwszy element konfiguracyjny. Drugim etapem jest pobranie plikomatu i synchronizowanie się z bestią, czyli przeniesienie danych z bestii do besta w sposób zautomatyzowany i już pokazuję, jak tego dokonać. Nad ustawieniami mamy ikonkę plikomatu. Pobieramy sobie plikomat. W trakcie funkcjonowania nad programem występują również różne instrukcje, więc w każdym momencie, gdyby wystąpił jakikolwiek problem z funkcjonowaniem danego modułu, oczywiście mogą Państwo kliknąć w te instrukcje. Ja je pominę, ponieważ będę opowiadała, jak co po kolei zrobić. A więc pobieram sobie plikomat, następnie go otwieram. I zanim jeszcze zacznę wysyłać paczki danych, muszę pamiętać o tym, aby dokonać ustawień, tak jak robiłam ustawienia w programie, również dokonać ustawień w plikomacie. W tym miejscu uzupełniamy adres serwera, użytkownika i hasło, nazwę bazy danych zgodnie z tym, co znajduje się w bestii. Kiedy już mamy to skonfigurowane, wówczas możemy zalogować się do plikomatu. Pojawia się nam komunikat w przeglądarce, logowanie zakończone sukcesem, więc mogę wrócić do plikomatu i zobaczyć, jakie paczki czekają na mnie. Okienko startu jest aktywne, natomiast po rozwinięciu dostępnych paczek mam dostępne 3 paczki. Domyślnie ustawiona jest budżet 2024 i nie jest to przypadek, natomiast w pierwszej kolejności odniosę się, dlaczego występują pozostałe paczki. Projekt budżetu 2024 jest to paczka, która umożliwiała wysłanie z bestii do besta danych umożliwiających przygotowanie szkieletu projektu budżetu. Czyli de facto ta paczka była wykorzystywana na przełomie października i listopada. Dalej mamy paczkę uchwała budżetowa. Jest to paczka, tak jak nazwa mówiąca, służąca do tego, aby przygotować uchwałę budżetową, a więc paczka wykorzystywana na przełomie grudnia i stycznia. Natomiast dziś mamy 8 luty, przypominam, że tłusty czwartek, jeżeli jeszcze komuś nie udało się zjeść pączka. No i mamy tutaj ten budżet 2024, który umożliwi nam przesłanie z bestii do besta takich danych, jak później na komunikacie. A więc pozwolę sobie wysłać tą paczkę i zobaczyć, jaki komunikat mi się pojawi i co zostało wysłane. Mam już komunikat, że paczka przeszła, a więc wracam do tego, co umożliwiła paczka do zaimportowania. Po pierwsze, zaimportował nam się z bestii słownik zadań. Wszystkie zadania, jakie znajdują się w bestii, już teraz są w Best Asystencie. Zaimportował nam się słownik jednostek. Zaimportował nam się układy dokumentów planistycznych, tak aby te struktury były zgodne z tym, co jest w bestii. A także zaimportowały nam się dokumenty, te, które znajdują się aktualnie w budżecie w bestii. Czyli generalnie przyniosły nam się wszystkie dane, które są niezbędne do użytkowania. Często pojawia się pytanie, a kiedy ponownie użyć plikomatu? A no właśnie, plikomatu powinniśmy użyć wówczas, kiedy zostanie zmienione cokolwiek w danych słownikach. Czy w bestii dodamy nowe zadanie, czy dodamy nową jednostkę, to wówczas w trakcie roku powinniśmy również użyć plikomatu. Do innych czynności w trakcie roku, co do zasady, plikomat nie jest potrzebny i mogą się Państwo skupić na pracy bezpośrednio w programie. Na co bym chciała jeszcze zwrócić przy tym elemencie, to na przycisk generuj plany finansowe. Dzisiejsze nasze spotkanie właściwie będzie generowało rozmowy wśród planów finansowych. Żeby zacząć pracę z planami finansowymi, powinniśmy zatem automatycznie wygenerować plany finansowe jednostek organizacyjnych do uchwały budżetowej oraz do zmian, które znajdują się w bestii. W związku z tym,
Jeżeli zdecydują się Państwo na to, aby prowadzić plany finansowe i przyspieszyć sobie pracę z jednostkami organizacyjnymi, na tym etapie używamy przycisku Generuj plany finansowe. Pojawił się komunikat, plany finansowe zostały wygenerowane pomyślnie. Zaraz przejdziemy sobie, aby zobaczyć, jak to wygląda w programie. Natomiast w tym miejscu chciałabym jeszcze dodać, kiedy ta funkcja nie zadziała. Ta funkcja nie zadziała wówczas, kiedy w budżecie, w bestii, nie mają Państwo jednostek organizacyjnych, tej kolumny jednostka organizacyjna. Wówczas nie oznacza to, że nie będą Państwo mogli pracować z planami finansowymi, z jednostkami organizacyjnymi w Best Asystencie, natomiast będzie trzeba ustawić w dokumentach budżetowych przy każdej pozycji po prostu jednostkę organizacyjną, który dany dział, rozdział, paragraf, dochód czy wydatek opisuje. Natomiast w moim przypadku ja miałam tą kolumnę jednostka organizacyjna, dzięki czemu automat zadziałał i wygenerował mi odpowiednie dokumenty. A więc wróćmy sobie jeszcze wizualnie do tego, co się przegrało. Tak jak wspominałam, przegrało się to, co było w bestii, czyli uchwały i zmiany roku 2024. Ja miałam jedną uchwałę i jedną zmianę z 5 lutego. Dalej przyciskiem wygenerowałam sobie plany finansowe i proszę zobaczyć, wygenerowały mi się wszystkie plany finansowe do jednostek organizacyjnych, które występują w budżecie. U mnie tych jednostek jest 6. Wygenerowało mi się również zmiany tych planów finansowych, więc już mam bazę do dalszego działania z jednostkami organizacyjnymi, aby utworzyć łańcuszek ciągu logicznego. Dalej przeniosły mi się zadania, bo tak jak wspominałam, plikomat również importuje zadania do Besta, jak i jednostki. No i tak naprawdę ostatni element konfiguracyjny przed nami, czyli mieliśmy ustawienia, mieliśmy plikomat, a teraz mamy listę JO. Aby skutecznie działać z jednostkami organizacyjnymi, tak naprawdę trzeba nadać im uprawnienia, aby oni mieli również dostęp do programu. Nadawanie uprawnień polega po prostu na dodaniu użytkownika za pomocą maila. Dajmy jakiegokolwiek mojego maila. Dzisiaj mamy 08.02 i wybierzmy sobie jednostkę organizacyjną, która opisuje tego maila. Czyli na przykład szkołę podstawową. I dodajemy. Nasza jednostka została dodana. I tak naprawdę w tym momencie na maila szkoły podstawowej przyszła teraz informacja o tym, aby zresetować hasło, ustawić sobie nowe hasło, aby osoba odpowiedzialna za sporządzanie dochodów i wydatków danej jednostki organizacyjnej mogła wprowadzać nam plany finansowe. Może pokażę, jak to wygląda na mailu. Przychodzi nam na konto jednostki organizacyjnej mail, aby ustawić nowe hasło. Przechodzimy do tego poziomu i możemy ustawić hasło jednostki organizacyjnej, za pomocą którego będzie się logowała. Jednostka organizacyjna tak naprawdę nie będzie widziała tego wszystkiego, co widzi skarbnik, natomiast przejdę do tego za chwilkę i pokażę, ponieważ mamy jeszcze jedną możliwość uszczegóławiania wprowadzania dochodów i wydatków do budżetu z poziomu urzędu. Czyli generalnie, jeżeli chcieliby Państwo, aby pracownicy danych wydziałów, referatów wprowadzali również wnioski do zmian planów finansowych, bo wówczas możemy dodać takiego użytkownika identycznie, jak dodawaliśmy w przypadku jednostki organizacyjnej, poprzez pisanie dysponenta, powiedzmy wydział inwestycji, nazwę skróconą dajmy WI, dodajmy i oczywiście również uzupełniamy maila. I zapisujemy. W tym momencie identycznie przyszedł na maila wpisanego
przypisanego do dysponenta informacja o potrzebie zresetowania hasła. Dodajemy wszystkich użytkowników, z którymi chcemy mieć interakcję. Ja, aby już nie przeciągać, nie zabierać czasu, nadałam po jednym, aby pokazać, jak to wygląda. Natomiast jeżeli będą chcieli Państwo działać z planami finansowymi, zmianami, z jednostkami organizacyjnymi, no to wówczas nadają Państwo uprawnienia dla większej liczby jednostek organizacyjnych. Wspominałam o tym, że z punktu widzenia jednostki organizacyjnej ten widok jest nieco inny i już pokazuję, jak on wygląda. Jest nieco inny, ponieważ zawiera tylko i wyłącznie elementy, które interesują daną jednostkę organizacyjną. Czyli nadałam uprawnienia dla dwóch jednostek, dla przedszkola i dla szkoły. W związku z tym weszłam na konto przedszkola publicznego i w tym momencie ta jednostka organizacyjna widzi tylko plan finansowy, który był przy uchwale. I teraz, w jaki sposób jednostka organizacyjna powinna wprowadzać zmiany? Jednostka organizacyjna, aby przesłać zmiany do skarbnika, wprowadza nowy dokument zmianowy, gdzie modyfikuje odpowiednio dochody, wydatki, a następnie wysyła do skarbnika. Aby uporządkować, zróbmy sobie nazwę zmiana na przykład na 10.02. Ustawmy wszystkie parametry, aby były jasne, czytelne i oczywiste, czyli w nagłówku edytuję sobie numer oraz datę podjęcia, w ramach której będę przesyłała jako przedszkole publiczne modyfikację planu finansowego. Zmodyfikuję jakąkolwiek pozycję, pierwszą, i w tym momencie, proszę zobaczyć, mamy status roboczy. To oznacza, że jednostka organizacyjna pracuje nad daną zmianą planu finansowego. Czy widzi to skarbnik? Tak, skarbnik widzi to w czasie rzeczywistym. A więc przełączę się teraz na pulpit skarbnika, odświeżę stronę, aby elementy, które opracowuje przedszkole publiczne, było widoczne. I proszę zobaczyć, w tym miejscu mamy tą zmianę na 10.02, którą opracowuje przedszkole. Jest ona w statusie roboczym. Ze statusem roboczym skarbnik nie może nic zrobić. Musi oczekiwać, aż jednostka wyśle. Tak naprawdę to jest element tylko i wyłącznie poglądowy. Zatem wróćmy do konta jednostki organizacyjnej i użyjmy przycisku wyślij. Z punktu widzenia jednostki organizacyjnej dokument znajduje się w statusie do akceptacji. Ta zmiana 1000 zł, którą wprowadziliśmy. Z punktu widzenia skarbnika, oprócz tego, że pojawiło się to na jego koncie, proszę zobaczyć, jest do akceptacji, to również skarbnik w tym momencie nie musi wchodzić do programu i notorycznie sprawdzać, czy coś się nie pojawiło, również dostanie taką informację na swoją skrzynkę mailową. Właśnie otrzymałam, przesłano zmianę planu finansowego jednostki publiczne przedszkole i tu od razu mamy hiperłącze, które przenaje się nas do tego planu finansowego. Co w tym przypadku może zrobić skarbnik? Skarbnik może ten plan zaakceptować, i wówczas to pojawi się również na koncie jednostki organizacyjnej. Jednostka organizacyjna będzie widziała, że jej plan jest zaakceptowany, no bądź może odrzucić ten plan. Oczywiście odrzucamy przyciskiem X i tożsamie jednostka organizacyjna będzie widziała, że skarbnik odrzucił wysłany przez jednostkę plan. To jest pierwsza część, kiedy gromadzimy te plany finansowe, kiedy już pogromadzimy wszystkie plany finansowe od również pozostałych jednostek, możemy przejść do dalszego etapu, jakim jest tworzenie zmiany. Czyli skarbnik tworzy sobie zmianę za pomocą również takiej samej funkcji plusika plus zmiana uchwałą.
I w tym momencie możemy, dajmy sobie tytuł, zmiana 2 i również ustawię, że jest na 10. I w tym momencie mamy ikonkę plany finansowe. I znajduje się nasza zmiana przedszkola publicznego w public, którą mogę podpiąć. W tym momencie ją podpięłam, więc jeżeli przejdę sobie na wydatki, na pozycję 801.04, czyli tam, gdzie zwiększyłam o ten 1000 zł wydatki, to ta wartość automatycznie nam się pojawi. Aby nie być gołosłownym, oczywiście przejdę do tej pozycji i 1000 zł się znajduje. Pewnie zrodzi się pytanie, czy pomimo wysłania zmiany planu finansowego przez jednostkę organizacyjną, czy skarbnik może dokonać korekty? Tak, może zmienić tą kwotę. Pomimo, że zaakceptowałam ten 1000 zł, mogę zmienić wartość, powiedzmy zmieniam na 900. Zmieni to się oczywiście w moich planach finansowych do uchwały. 900, ale również tą zmianę będzie widziała jednostka organizacyjna. Wchodzę na konto jednostki organizacyjnej. Jednostka organizacyjna widzi status zaakceptowany i modyfikację wydatku na poziomie 900 zł. Jeszcze w tym miejscu chciałabym pokazać jeden element pracy z planami, z jednostkami organizacyjnymi, że tak naprawdę tych modyfikacji nie musi wysyłać do nas skarbnik, jednostka organizacyjna. My jako skarbnik możemy utworzyć zmianę i wprowadzić również modyfikacje za jednostkę. Ja sobie zmodyfikuję do porządku nazewnictwa zmiana 3 oraz ustawię późniejszą datę. Tak jak już pokazywałam na przedszkolu, myślę, że będę kontynuowała modyfikacje w kontekście przedszkola, a więc przejdę sobie na wydatki i na pozycję związaną z wychowaniem i oświatą i przedszkole. Zmodyfikuję pozycję i teraz proszę, pierwsze co pokażę, to to, że utworzył się automatycznie plan finansowy, który jest podpięty. Oczywiście znajduje się on również w zakładce plany finansowe, ale pomimo tego, że nic nie wysłała do mnie jednostka organizacyjna, to ta jednostka organizacyjna będzie widziała, że ja dokonałam zmian na sesję 12 lutego. Przełączę się znów na konto jednostki organizacyjnej. No i proszę zwrócić uwagę, pojawiła się ta zmiana 3. I jak wejdę na wydatki, modyfikacja również jest i osoba, która dostała uprawnienia podczas konfiguracji, będzie w trybie właściwie rzeczywistym, będzie widziała zmiany, jakie zachodzą. Zarówno jedna strona, jak i druga strona wszystko widzą w tym samym czasie. Są jeszcze pewne elementy, które finiszują naszą pracę i które będą pokazywały które zawiera podsumowanie. Natomiast na ten moment ja Państwu serdecznie podziękuję i pokażę to koleżanka Monika, która będzie syntetycznie przedstawiała elementy weryfikacyjne oraz elementy dotyczące podsumowania. Włączę na chwilę udostępnianie ekranu i przedstawię Wam ankietę. Jakbym mogła, Tosia, prosić Cię o udostępnienie. W tym miejscu znajduje się dla Państwa ankieta. Myślę, że zajmie ona 2-3 minutki. Będziemy wdzięczni, jeżeli zechcą Państwo uzupełnić
elementy z ankiety. To ja jeszcze szybko tutaj zabiorę głos. U góry pojawił się taki pasek. Tam jest ankieta, która po prostu pomoże nam w ulepszeniu programu. Chcielibyśmy, żebyście wzięli w niej udział. Nie powinno zająć to dużo czasu, a nam pomoże to po prostu w udoskonaleniu pewnych funkcji. Więc bardzo Wam dziękuję i za chwilkę wrócimy do części merytorycznej. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie moi drodzy. Bardzo mi miło, że mogę tutaj kontynuować pracę bez asystencie. Myślę, że po Karolinie będzie to trudne, żeby utrzymać tą uwagę, bo musicie wiedzieć, że nikt jak Karolina w Pablinku nie zna Besta lepiej. Ja postaram się po prostu Państwu pokazać, jak możemy tą pracę bez asystencie skończyć. Monika Krajewska, witam serdecznie ponownie. Tu muszę Państwu powiedzieć, że ten wątek galaktyczny, kiedy powstał w momencie, kiedy pracowaliśmy nad całą wizją Akademii Publing, bardzo mi się spodobał i co więcej, bałam się, że nasza ekipa marketingowców będzie kazała nam przebrać się za kosmitki, co swoją drogą wcale nie byłoby de facto takie trudne. Moi drodzy, chciałabym popracować nad zmianą i tak naprawdę skończyć tą pracę i wygenerować finalnie piękny dokument, który mogę bezpośrednio również wydrukować, gotowy XML, który chciałabym wgrać do programu Bestia. Natomiast ja kontynuuję pracę w tym samym dokumencie, na którym też pracowała Karolina. W związku z tym nie wiem, jakich zmian Karolina dokonywała przede mną, ponieważ mnie tutaj nie było. I też doskonale wiecie, że często jest tak, że pracujemy przy dokumencie i gdzieś tak naprawdę przerywamy swoją pracę lub pracujemy razem z koleżanką lub kolegą i tych zmian dokonujemy naprawdę bardzo wiele, czasami na ostatnią chwilę. Ja, żeby teraz sprawdzić, jakich zmian dokonano w moim dokumencie, chciałabym zweryfikować, czy tak naprawdę to, co mam przygotowane, czyli na najbliższą sesję zmiany, które mam w planie do wprowadzenia, one już zostały wprowadzone. Żeby to zrobić, mogę oczywiście przeskakiwać z zakładki na zakładkę, bo tak jak doskonale wiecie, poruszamy się po naszych dokumentach, przeskakując i wybierając odpowiednią zakładkę danej pozycji. Natomiast ja, chcąc szybko odnieść się do podglądu mojego dokumentu, do podglądu zmian, mogę wykorzystać szybko funkcję, którą mam tutaj po prawej stronie. Po prawej stronie macie tutaj taki dodatkowy panel z dodatkowymi przyciskami, z funkcjami i odnośnikami pewnych funkcji. Mamy wyszukiwarkę, gdzie możemy wpisać dowolną frazę, dowolną cyfrę, dowolny paragraf i wyszukiwarka odnajdzie nam odpowiednią pozycję, wskaże nam wszystkie, które są wymienione w tej wyszukiwarce. Oczywiście możecie filtrować dochody, możecie sprawdzić, tak jak Karolina pokazała, jakie plany finansowe aktualnie mam przy moim dokumencie. Oczywiście wszystkie te przyciski są aktywne. Ja natomiast wracam do moich zmian. Chciałabym sobie podejrzeć, jakich zmian dokonała Karolina. Oczywiście w momencie, kiedy ja uaktywniłam okienko pokaż zmiany, czyli otwarłam oczko mojej zmiany, widzę, że w wydatkach dokonano tutaj pewnych zmian. A tak więc dodano tutaj 500 zł przy w dziale 801, w rozdziale 801.04. I teraz tak, w zależności czy ja przechodzę do dochodów, czy ja przechodzę do wydatków, cały czas mam aktywne okienko pokaż zmiany. To okienko będzie aktywne aż do momentu, kiedy po prostu go nie wyłączę, więc oczywiście teraz nie chcę już tych zmian podglądać. Ja już wiem, jakich zmian dokonano, mogę dalej się poruszać w programie. To, co też tutaj warto zwrócić, na co warto zwrócić uwagę, to na dole, w takim dodatkowym pasku, na samym dole ekranu, macie cały czas podgląd aktualnych podsum wszystkich pozycji, w zależności od zakładki, której się posługujemy. I kiedy ja wybrałam funkcję pokaż zmiany, również pokazała mi się podsuma tych zmian. To myślę, że wydaje, że bardzo też pomocne przy pracy, kiedy macie gdzieś spisane wszystkie sumy wszystkich pozycji i łatwiej gdzieś tam po tych liczbach poruszać się po programie.
Oczywiście sprawdziłam sobie swoje zmiany, zamykam. Chciałabym przejść do kolejnych dwóch momentów, tak naprawdę dwóch momentów zamykających pracę w moim programie. I te dwa tak naprawdę kolejne momenty w tym programie pomogą mi przygotować i ocenić poprawność mojej pracy, zweryfikować, czy mój dokument został poprawnie przygotowany. Na co warto zwrócić uwagę, to na te dwa aktywne przyciski, a mianowicie przycisk informujący nas o tym, czy saldo w moim dokumencie jest równe lub różne zeru. W przypadku, kiedy saldo w moim dokumencie jest różne zeru, dodatkowo przycisk przybiera kolor czerwony, a więc rumieni się, wskazując nam na ten błąd. Oczywiście wiem już, że ten błąd wynika z tego, że tak naprawdę dodałam tylko i wyłącznie wydatki, więc ten budżet automatycznie mi się nie równoważy. Co więcej, to okienko dosyć, że jest aktywne, to dodatkowo po kliknięciu przycisk saldo mam dodatkowo rozszerzone okienko, mam informacje dotyczące mojej wartości budżetu. A więc mam krótką prezentację sumy dochodów, sumy wydatków, wyniku budżetu ogółem, wyniku budżetu bieżącego, sumę przychodów, rozchodów, no i oczywiście kształt mojego salda. I aktualnie będę musiała prawdopodobnie pokryć ten 1 400 000 i ja pokażę zaraz Państwu, jak dalej działać w programie. Oczywiście mogę to saldo już teraz uporządkować, mogę to dojść tutaj w tym momencie do równości, natomiast chciałabym przejść do kolejnego momentu, a tak naprawdę kolejnego momentu weryfikacji, czyli dodatkowego przycisku tutaj obok. I moi drodzy, weryfikacja również przyjęła kolor czerwony, bo tak naprawdę wszystkie testy, które będę tutaj zaraz Państwu pokazywać, będą prezentowały opis oraz proponowane rozwiązanie tej weryfikacji. Natomiast to, że ten kolor tutaj, kolor tej weryfikacji przyjął kolor czerwony, oznacza na pewno to, że przynajmniej jeden z weryfikatorów wskazuje mi na błąd krytyczny i podejrzewam, że to chodzi właśnie o to saldo. Sprawdźmy zatem. Doskonale widzicie, kliknęłam weryfikację, widzę tutaj cztery tak naprawdę ostrzeżenia i jeden błąd krytyczny, ponieważ błędy krytyczne oznaczone są czerwonym znaczkiem z wykrzyknikiem, natomiast żółty znaczek ostrzegawczy jest to ostrzeżenie. Oczywiście, o czym warto pamiętać, jeśli będziemy tutaj dokonywać oceny naszego dokumentu. Pamiętajcie, że weryfikatory, nad którymi pracowaliśmy, analizowaliśmy, żeby przygotować te weryfikatory, tak naprawdę analizowaliśmy wiele budżetów, wiele opinii RIO, też sugerowaliśmy się często zgłaszanymi przez Was uwagami. Te weryfikatory pomagają nam przygotować poprawnie dokument, natomiast one nam nie nakazują pewnych elementów, bo to Wy doskonale znacie też swoją jednostkę. Oczywiście na potrzeby tej prezentacji przygotowałyśmy tutaj cztery różne ostrzeżenia, na które mogliście trafić i które na pewno, jeśli chodzi o rezerwy, pomogą Wam przygotować projekt czy uchwałę budżetową. Natomiast w toku prac, czyli kontynuując pracę tak naprawdę w ciągu roku, prawdopodobnie będą Państwo, czy będziecie tak naprawdę widzieć temat dotyczący bilansowania własnego budżetu lub tak naprawdę innych pozycji. Co tutaj jeszcze jest? My tutaj prezentujemy tak naprawdę 5 weryfikatorów, ale na dole jest, jak doskonale widzicie, weryfikacja zakończona sukcesem 15. My takich weryfikatorów bez asystencji mamy aż 20. Te weryfikatory tak naprawdę mogą się odnosić do kwestii technicznych, na przykład mogą nam sugerować, abyśmy po prostu podstawowe ustawienia w naszym dokumencie, w naszym programie wprowadzili i też Karolina te ustawienia na początku Państwu pokazała, czyli tak naprawdę jak wprowadzić swoją nazwę jednostki i oczywiście wszystkich organów. Gdzieś widziałam na czacie, że też sugerowaliście nazewnictwo czy odmianę różnych jednostek. Oczywiście jeśli macie jakiekolwiek propozycje dotyczące momentów, które powinniśmy tutaj jeszcze w programie wprowadzić, jak najbardziej zachęcam na czacie. Są dziewczyny, czuwają i odpowiadają, a wszystkie wasze wskazówki zapisujemy.
I wracając, moi drodzy, do weryfikatorów. Oprócz tego, że mamy weryfikatory techniczne, mamy weryfikatory merytoryczne, tak naprawdę. Te, co widzicie, dotyczące rezerwy, ale mamy też weryfikatory, które weryfikują nam, czy odpis na izby, zaplanowane wpłaty na rzecz izb rolniczych stanowią 2% wpływów z podatku rolnego. Czy na przykład mamy zbilansowaną gospodarkę odpadami, czy na przykład mamy zbilansowane dochody i wydatki zlecone, czy na przykład mamy poprawne wartości załącznika inwestycyjnego, lub też czy mamy po prostu poprawnie użytą klasyfikację. No i oczywiście dwa ostatnie weryfikatory. Weryfikator, który wskazuje mi, czy bilansowany, czy mój dokument się bilansuje, czy mój budżet się bilansuje. I oczywiście w zależności od tego, czy występuje w moim budżecie deficyt, czy uszczegółowiłam to pokrycie deficytu. I co więcej, te konkretne weryfikatory, które ja tutaj chcę pokazać, weryfikatory dotyczące rezerwy i pokrycia deficytu, nie wpływają nam, co prawda, tutaj na informacje, które wyświetlam w mojej tabeli, w moim budżecie, natomiast informacje dotyczące pokrycia deficytu i rezerwy ogólnej w przypadku projektu czy uchwały, czy jeśli chodzi o deficyt, tak naprawdę i źródła jego pokrycia, prezentujemy potem w tekście naszego dokumentu. Więc to na pewno nam ułatwi podsumowanie i generowanie już do naszej treści budżetu pewne informacje. Zacznijmy może od sprawdzenia weryfikatora rezerwy ogólnej. Ja klikając w weryfikator rezerwa ogólna, widzę oczywiście informację, czego ten mój weryfikator dotyczy. Czyli po prostu nie wprowadziłam uszczegółowienia w zakresie rezerwy ogólnej. Dlaczego uszczegółowienia? Ponieważ nie mamy tutaj pozycji konkretnej dotyczących rezerwy ogólnej, ja muszę bez asystencie podpowiedzieć programowi. Muszę mu podpowiedzieć, żeby on zaprezentował oczywiście mi informacje o tej rezerwie, natomiast ja wprowadzając uszczegółowienie, czyli tak naprawdę do stosownej pozycji wprowadzam uszczegółowienie, podpowiadam mu, żeby tą informację zawarł potem w dokumencie tekstowym. Ja nie muszę szukać tutaj w tej zakładce odpowiedniego działu, rozdziału i paragrafu, mogę albo wykorzystać ikonkę również podglądu oczka, które pokazałam na początku, mogę też bezpośrednio kliknąć w daną konkretną pozycję i ona automatycznie przeniesie mnie do pozycji, w której muszę dodać stosowne uszczegółowienia. I co więcej, chciałam tutaj Państwu jeszcze pokazać, jak można dodać to uszczegółowienie oraz jak to uszczegółowienie, jak weryfikator zachowuje się w momencie edycji tego uszczegółowienia. Ja wprowadzam teraz rezerwę ogólną jako uszczegółowienie, czy podpowiadam programowi informację dotyczącą rezerwy ogólnej. Wprowadzę sobie teraz przykładowo 10 tysięcy złotych. Jak zareagował mój weryfikator? Weryfikator oczywiście zareagował w taki sposób, że automatycznie wyliczył mi, jaką tak naprawdę kwotę rezerwy powinnam mieć. Ja chciałabym się jednak do tego weryfikatora dostosować i chciałabym jednak poprawić tą kwotę do tej kwoty, którą mi tutaj wskazuje program. Tak więc mogę wejść do uszczegółowienia, mogę wpisać tą kwotę. A następnie sprawdzić weryfikator. Weryfikator automatycznie się zniknął. Mam 16 weryfikacji już zakończonych pomyślnie. Oczywiście analogicznie rezerwa kryzysowa, również poprzez wprowadzenie uszczegółowienia mogę wprowadzić tą rezerwę. Ja sobie wprowadzę tą rezerwę. Tutaj. I co teraz mi się prezentuje w programie? Oczywiście wprowadziłam rezerwę w wysokości 54 tysiące. Oczywiście wiem, że to uszczegółowienie tutaj mam, ponieważ mam z lewej strony mojej pozycji informację o tym, że wprowadzono dodatkowe uszczegółowienie, ale oczywiście do pełnej kwoty brakuje mi tutaj jeszcze 40 zł i 78 groszy. Mogę oczywiście dodać kolejne uszczegółowienie. I to jest kolejna funkcja w programie, ponieważ do każdej pozycji mogę dodać więcej niż jedno uszczegółowienie, o czym oczywiście warto pamiętać.
Weryfikacja zakończona sukcesem. Kolejny punkt mam odhaczony przy przygotowaniu mojego dokumentu. Kolejny weryfikator. Dochody z opłat i kar są wyższe niż wydatki o 2000 zł. Jakie mam proponowane rozwiązania? Mogę oczywiście wprowadzić wydatki w rozdziale 919, ale ja w moim budżecie przeznaczam środki w innym rozdziale. Klikam oczywiście oczko podglądu i wprowadzę sobie uszczegółowienie dotyczące ochrony środowiska w rozdziale. Dlaczego tak ważne jest prowadzenie tego uszczegółowienia, jeśli ta pozycja dotycząca wydatków na ochronę środowiska jest inna, zawiera się w innym rozdziale niż 919? My w programie możemy wygenerować aż 23 tabele, w tym tabelę dotyczącą ochrony środowiska. W momencie, kiedy my wprowadzimy w innym rozdziale te wydatki na ochronę środowiska, program zaczerpnie tę informację dzięki uszczegółowieniu i generuje nam stosowną tabelę. I dwa ostatnie weryfikatory, tak naprawdę przyjemne już zakończenie. Mój budżet nie bilansuje się na kwotę 1400 zł. Ja po prostu przejdę do przychodów i zwiększę przychody i tak naprawdę muszę tylko i wyłącznie wprowadzić uszczegółowienie dotyczące pokrycia deficytu, którego nie wprowadziłam, a które w moim dokumencie będzie prezentowało się w części tekstowej. Oczywiście weryfikacja zakończona sukcesem, przeszłam pozytywnie 20 na 20 testów. W związku z pozytywnym zakończeniem mojej weryfikacji również te dwa przyciski dotyczące i salda, i weryfikacji zmieniły swój kolor, przyjęły kolor zielony, więc teraz już wiem, że mój dokument na pewno jest poprawny. Czeka mnie ostateczne generowanie dokumentów oraz sprawdzenie poprawności po oczywiście wygenerowaniu danego dokumentu. Aby wygenerować dokument, muszę przejść do podsumowania, czyli przychodzę do podsumowania mojej pracy. W pierwszym punkcie widzę informację dotyczącą weryfikacji mojego dokumentu. Ja tej weryfikacji dokonałam, zastosowałam się 1:1 do rozwiązań, które program proponował. W drugiej kolejności wyboru podstawy prawnej, tutaj my proponujemy Wam pewną formułę podstawy prawnej, natomiast możecie jak najbardziej skorzystać z tej, z której Wy dotychczasowo korzystacie, oczywiście wprowadzając odpowiedni tekst do danej tabelki. I trzeci punkt przed tym, zanim finalnie wygenerujemy dokument, to wybór tabel. W naszym dokumencie dokonaliśmy pewnych zmian. Ja wybiorę kilka załączników, które chciałabym sobie przygotować i wygenerować. Natomiast to, na co warto tutaj zwrócić uwagę, macie do wyboru aż 23 tabele. Aż 23 tabele od dochodów i wydatków po wszystkie informacje uszczegółowiające, o których powiedziałam. I o czym warto pamiętać w przypadku tych trzech ostatnich tabel. W przypadku planu dochodów z Polskiego Ładu, COVID-u czy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, my dodatkowo sugerujemy dodanie uszczegółowienia w paragrafie 92, tak aby poprawnie zarachować odsetki do zgromadzonych w ramach wyżej wskazanych celów. Naprawdę reszta informacji generuje się automatycznie, natomiast uszczegółowienia w dochodach w zakresie tych odsetek należy tutaj jeszcze wprowadzić. Pewne załączniki wydatkowe, jeśli chodzi o fundusz sołecki czy budżet obywatelski, też wymagają zastosowania takich uszczegółowień. Czyli tak jak ja zastosowałam uszczegółowienie w przypadku rezerwy, tak w przypadku budżetu czy funduszu sołeckiego, czy też ochrony środowiska, czy wydatków z dotacji na zadania własne, czy też COVID, to uszczegółowienie, czyli tak naprawdę jakby podpowiedź programowi musimy zastosować poprzez to uszczegółowienie, tak aby wygenerować stosowne dane w odpowiednich tabelach.
Oczywiście wybiorę sobie tutaj. Kilka tabel wybranych po prostu losowo i przejdę. I przejdę dalej. Tak naprawdę w kilka sekund wygenerował mi się treść aktu z uzasadnieniem i wybranymi przeze mnie wcześniej tabelami. Mam też gotowy XML do wgrania w bestii. Po kliknięciu tak naprawdę raz ikonkę w folderze pobranym, ale bezpośrednio też z widoku mojej przeglądarki widzę informacje o moim pobranym dokumencie. Mogę do niego wejść. I tak naprawdę zweryfikować już wyeksportowany, wygenerowany dokument tekstowy. Mogę tam wprowadzić stosowne korekty oraz wprowadzić numerację stosownych załączników, które chciałabym wykorzystać w moim dokumencie. My wygenerowaliśmy taką przykładową uchwałę zmieniającą budżet, natomiast Karolina też wygenerowała wcześniej plany finansowe. Jeśli chodzi o plany finansowe, tak naprawdę filozofia generowania dokumentów jest analogiczna. Mogę wejść w plan finansowy, który aktualnie chcę wydrukować. W tym przypadku chciałabym wydrukować zmianę. Przechodzę tak samo do podsumowania. Mam gotowy XML do wgrania oraz mogę wygenerować podsumowanie planu. Podsumowanie planu, który mogę dalej edytować i wykorzystać. Moi drodzy, tak naprawdę wiele aspektów jeszcze w programie, na wiele aspektów jeszcze w programie możecie trafić. Wiele jeszcze tej funkcji ustawień, które dzisiaj tak naprawdę nie zdążyłyśmy omówić, ale każdy moment, naprawdę każdy moment i każdy element w programie staramy się na bieżąco opisywać w naszej bazie wiedzy. Tą bazę wiedzy znajdziecie tutaj pod ikonką pomoc. Baza wiedzy to tak naprawdę baza wiedzy, kompendium wiedzy o bezasystencie. Tam znajdziecie wszystkie instrukcje od początku, od pobrania plikomatu, po przesłanie paczki, po podstawowe ustawienia, po wygenerowanie projektu, uchwały lub dokumentów zmieniających, pracę z planami finansowymi oraz jak zachowywać się i jak korygować dokument w momencie weryfikacji i edycji poprawności mojego dokumentu. Oczywiście od poniedziałku do piątku również staramy się Państwu pomóc. Jesteśmy dostępni na czacie online, gdzie też możecie do nas pisać, jeśli macie jakiś problem z dokumentem, macie problem z programem lub oczywiście chcecie zaproponować nam jakieś fajne, ciekawe rozwiązanie, więc my jak najbardziej wszystko analizujemy. To wszystko z mojej strony, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że troszeczkę pomogłyśmy, a nie zaszkodziłyśmy. Ja się żegnam, do widzenia. Dziękujemy dziewczynom za tą sporą dawkę wiedzy. A teraz chciałabym opowiedzieć Wam trochę więcej na temat całej drogi, jaką przeszliśmy wraz z programem Best Assistant, ponieważ jeszcze we wrześniu Best Assistant był programem przede wszystkim do przygotowywania projektu budżetu, a zwłaszcza jego opisu, no i sprawdzania, czy wszystkie pozycje się zgadzają. Teraz natomiast jest to program, w którym budżet może być prowadzony przez cały rok. Można również pracować na nim wspólnie z jednostkami. No i to właśnie była taka największa rzecz, nad którą pracowaliśmy w ostatnim kwartale. Nasza droga to przejście od programu jednorazowego użytku do programu, na którym można pracować cały rok. No ale pewnie interesuje Was to, co robimy teraz, czym się teraz zajmujemy. Przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby korzystanie z tego programu było jeszcze wygodniejsze. Stawiamy na wygląd, na funkcjonalność i na to, żeby obsługa programu Best Assistant była prostsza, no i bardziej efektywna. Zajmujemy się również wspieraniem grup systemowych oraz zmianą albo wyborem klasyfikacji, w której skarbnik będzie chciał pracować. I to wszystko po to, żeby jak najwięcej skarbników miało możliwość korzystania z tego narzędzia. Natomiast jak najbardziej wiemy,
że nasz program musi wciąż się rozwijać. Nie postawiliśmy nigdzie kropki, dlatego pytamy o Wasze opinie, prosimy o pomysły, pytamy o wszystkie problemy, z którymi się zmagacie na co dzień. Jakiś czas temu gmina miejska Myszków podsunęła nam jedną bardzo istotną rzecz i dzięki tej rozmowie właśnie zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak istotna jest funkcja sprawdzania danych historycznych w programie Best Assistant. No i właśnie dzięki temu udało nam się wprowadzić to rozwiązanie, więc bardzo ogromnie dziękujemy za te wskazówki, bo to właśnie one pomagają nam budować ten program. Co jakiś czas wysyłamy do naszych klientów ankiety z prośbą o ocenę programu, o komentarze. No jak widzicie, te komentarze mówią za siebie, ale pokazuję je też dlatego, żeby dać Wam znać, że jeżeli jesteście naszymi klientami, to serdecznie prosimy o wypełnianie tych ankiet. Tam jest też miejsce na komentarz, na jakieś pomysły, jeżeli chodzi o zmiany, więc serdecznie zachęcamy. No i ja teraz również chciałabym Was zachęcić do odpowiedzi na jedno krótkie pytanie. To jest pytanie kierowane do osób, które nie mają naszego programu. Czy chcecie bezpłatnie przetestować Best Assistanta w swojej jednostce? Nie martwcie się, nie zostawimy Was z tym samych, ponieważ nasz zespół na pewno zadba o odpowiednie wprowadzenie i prezentację programu. Pierwsze 14 dni testowania jest za darmo, tak żebyście mogli sami zdecydować, czy to Wam odpowiada, czy nie. Dam Wam chwilkę na zastanowienie. No i zachęcam do wypełnienia tej ankiety. Jeżeli nie chcecie przetestować programu, to też prosimy o taką informację. Ona również jest dla nas bardzo ważna. Pani Katarzyna pozdrawia z gminy Myszków. Również pozdrawiam i jeszcze raz bardzo dziękuję za świetną uwagę. Zachęcam cały czas do głosowania. Chciałabym Wam jeszcze przypomnieć, że za chwilkę udamy się na taką krótką przerwę. Wiadomo, należy zjeść pączka i popić herbatką. Natomiast po tej przerwie wróćcie do nas, ponieważ będziemy jeszcze rozmawiać na temat WPF asystenta, a na samym końcu czeka nas konkurs. Zdradzę, że jest to galaktyczny, kosmiczny konkurs, zgodny z naszym całym motywem Akademii. No więc pytania też będą bardzo ciekawe. Widzę, że część z Was już zagłosowało, ale jeszcze Wam dam pół minuty. To jest bardzo ważna dla nas informacja, nawet jeżeli zaznaczycie albo jedną, albo drugą odpowiedź. No dobrze, to ja nie przedłużam. Zapraszam Was na przerwę. Myślę, że zrobimy sobie 10 minut przerwy. No i życzę Wam smacznych pączków. Do zobaczenia. Wybiła 11:05, więc możemy zaczynać. Akumulatory naładowane, pączki zjedzone, no to lecimy. Czas na kolejną część spotkania. Oddaję głos Marzeniu Osowskiej. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dzień dobry wszystkim obecnym po tej krótkiej przerwie. Tak jak Tosia powiedziała, mamy nadzieję, że akumulatory przez tę chwilkę udało się naładować i możemy przejść do naszej drugiej części dzisiejszego spotkania, bo po tej, jakby na naszym wstępie, po tej części dotyczącej bez asystenta przyszła pora na drugą część dotyczącą pracy nad budżetem, a mianowicie opowiemy sobie teraz krótko o WPF asystencie i o takich merytorycznych aspektach, które dotyczą właśnie WPF-u i z którymi pewnie większość z Was mierzy się na początku roku. Należy też dodać, że teraz ten rok jest specyficzny, bo zwykle jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, to ten początek roku musimy przyznać, że był ciut spokojniejszy. Na ten moment już po tym styczniu możemy stwierdzić, że dużo się dzieje w tym WPF-ie, dużo jest zmian. Myślę, że to jest podyktowane trochę rokiem wyborczym i tym, że faktycznie pewne zadania są realizowane, pewne rzeczy muszą być dużo wcześniej aktualizowane w WPF-ie niż w latach poprzednich i z tego to wynika. A ja natomiast postaram się właśnie
kilka takich aspektów dotyczących takiej merytorycznej aktualizacji na początku roku powiedzieć. Powiemy sobie też trochę o kreatorze zmiany WPF-u i o tym, jakie nowości, kilka ich było w ostatnim czasie, właśnie jakie nowości były w WPF asystencie w przeciągu gdzieś tam, myślę, ostatniego półtora miesiąca. I przejdźmy właśnie tych merytorycznych aspektów, na to, na co chciałabym zwrócić Wam uwagę, na to, na co chciałabym uczulić. Jak wszyscy sobie doskonale zdajemy sprawę, ten moment takiego przełomu roku wiąże się z kilkoma elementami, które powinniśmy gdzieś mieć z tyłu głowy i o których powinniśmy pamiętać właśnie, gdy jeden rok nam się kończy, a drugi nam się zaczyna. To, co jest szczególnie istotne, to jest właśnie aktualizacja kwoty długu na podstawie faktycznego wykonania roku poprzedniego. Różne są schematy, różne są działania, ale zdarza się tak, że czasami pod koniec roku planują sobie Państwo jeszcze jakiś poziom przychodów zwrotnych, mam na myśli kredyty, pożyczki, obligacje, ale wiemy, że tak naprawdę jest to tylko plan i pod koniec roku, na 31 grudnia roku 2023, ten plan może nie być w pełni zrealizowany. Być może nie aktualizowaliśmy planu budżetu na ten dzień, może nie aktualizowaliśmy tego planu przychodów, może on pozostał wyższy, a faktyczne wykonanie mogło być nieco niższe, mogło odbiegać od tych kwot, które mamy w UPF-ie. Oczywiście w wieloletniej prognozie finansowej przyświeca ten cel, że musi być ona realistyczna, więc my musimy tą kwotę długu na koniec roku 2023 w tej kolumnie pomocniczej WPF 2023 wykonanie uaktualnić i tu uczulam, żeby o tym właśnie pamiętać. Mówimy o kwocie długu, o przychodach i o rozchodach i oczywiście te później spłaty w horyzoncie prognozy muszą być uzgodnione z tym, jak faktycznie podpisali Państwo swoje umowy zadłużeniowe. I teraz to, co jest dla nas istotne, że jeżeli zaciągnęliśmy mniej zobowiązań niż pierwotnie planowaliśmy, no to właśnie to jest ten moment, początek roku, żeby takie dane uaktualnić. Nie mamy jeszcze sprawozdania RBZ, nie mamy jeszcze NDS-u, jesteśmy tak trochę jeszcze w takim, można powiedzieć, zawieszeniu, ale Państwo doskonale wiedzą już w tym momencie, jakie te kwoty faktycznie wykonane były i nawet myślę, że bez tych sprawozdań możemy już w tym momencie te dane uzupełnić zgodnie z tym, co było zaciągnięte na dzień 31 grudnia 2023 roku. Taka ważna kwestia, do kiedy tak naprawdę należy uaktualnić WPF, mam tutaj na myśli uaktualnienie w kontekście właśnie tego przewidywanego wykonania. Tak naprawdę najpóźniej wszystkie dane dotyczące wykonania roku 2023, czyli to, gdy nie są to nasze takie pobożne marzenia czy stany, jakie nam się wydawało w poprzednim roku, że będzie ten rok 2023 wyglądał, najpóźniej musimy to uaktualnić po wysłaniu sprawozdań za czwarty kwartał do Regionalnej Izby Obrachunkowej. I myślę, że jeżeli ktoś w ostatnim czasie zmieniał wieloletnią prognozę finansową, to zderzył się w bestii z takim weryfikatorem, który też za chwilkę pokażę, który gdzieś tam może czasami być trochę takim, może powodować jakiś strach, ponieważ są takie czerwone iksiki, które gdzieś tam mocno biją po oczach i pokazują nam, że my mamy jakiś błąd. Przejdę do tego jeszcze za chwilkę, ale musimy sobie właśnie pamiętać to, co jest ważne, że taka pierwsza zmiana wieloletniej prognozy finansowej, którą robimy właśnie po wysłaniu sprawozdań za czwarty kwartał do Regionalnej Izby Obrachunkowej, winna mieć właśnie uaktualnione dane w zakresie wykonania i zwracam tutaj właśnie szczególną uwagę na to, żeby mieć uaktualnioną kwotę długu w oparciu o sprawozdanie RBZ. Oczywiście WPF system nam w tym pomoże, i ja za chwilkę to postaram się pokazać, natomiast to jest właśnie szczególnie ważne. Tą kwotę długu rozumiemy oczywiście tak jak w sprawozdaniu RBZ, czyli nie tylko przychody, kredyty, pożyczki, obligacje, to co się tam zadziało, ale zdarza się czasami też, że mamy jakieś zobowiązanie wymagalne, jakaś faktura nam nie została opłacona, coś nam przeszło, czasami to są jakieś małe kwoty,
pewnej gminie zdarzyło mi się kiedyś, że to było zobowiązanie wymagalne na kwotę 2 zł, ale jeżeli takie jest i takie wykażemy w sprawozdaniu RBZ, to musimy pamiętać, żeby też taką wartość dodać. Mówimy też tutaj o dobrej praktyce, którą pokazuję na slajdzie. W moim rozumieniu dobrą praktyką jest uaktualnienie dochodów i wydatków w oparciu o sprawozdania grudniowe w momencie, gdy mamy już je wysłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Co nam to daje? Jeśli uaktualnimy sobie już to wykonanie w oparciu o sprawozdania właśnie te grudniowe, to mamy tak naprawdę najbardziej aktualny stan dochodów i wydatków wykonanych, jaki jest nam na dany moment znany. Druga taka zaleta tej naszej dobrej praktyki, o której teraz powiedziałam, jest to, że najczęściej jak obserwujemy, dochody zdarza się, że są wykonane na wyższym poziomie, mam na myśli też dochody bieżące, gdzieś tam czasami takie niespodzianki się zdarzają, że dochody są na wyższym poziomie, ale to, co jest częstsze, że mamy jakieś oszczędności na wydatkach bieżących i o tych wydatkach bieżących na tym najbardziej nam zależy, bo każde jakby mniejsze wykonanie wydatków bieżących poprawia nam sytuację z artykułu 240 czy w horyzoncie prognozy. Więc jeśli my sobie uaktualnimy już teraz w oparciu o sprawozdania grudniowe nasz WPF, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy się spodziewać tego, że poprawią nam wskaźniki z artykułu 243 w horyzoncie prognozy. Było wiele jednostek na etapie też projektu, na etapie uchwał, gdzie te wskaźniki były bardzo napięte, bo był plan na przykład bardzo napięty na trzeci kwartał. Gdzieś tam mogły się pewne rzeczy wyprostować jeszcze w tych ostatnich 3 miesiącach roku, no więc teraz możemy sobie tym sposobem po przeliczeniu sprawozdań tutaj te dane właśnie przeliczyć i myślę, że to jest właśnie taka cenna informacja dla Państwa, żeby to zrobić, bo jeżeli na przykład już teraz powoli zaczyna się na przykład wprowadzanie czy to nadwyżki z lat ubiegłych, niektórzy już zauważyłam, wprowadzają też wolne środki. A jaka jest najczęściej specyfika? Że te wolne środki w dużej mierze niestety gdzieś tam są wykorzystywane na wydatki bieżące. Na etapie projektu udało nam się pościnać, no ale pewnych wydatków nie unikniemy i teraz te wydatki są dodawane już u Państwa w budżetach, bo gdzieś tam może zaczynać brakować lub gdzieś te plany muszą być jednak się pojawić. To, co się udało gdzieś ściąć przy projekcie, no jeśli będziemy dalej na tych napiętych wskaźnikach, no to może być trudno. A te sprawozdania grudniowe mogą nam dać taką trochę przestrzeń do tego, żeby było ciut łatwiej. Dlatego to jest istotne. Chwilkę temu powiedziałam Wam o weryfikatorze bestii. Myślę, że ten screen, który teraz przedstawiam, dla wielu jest znany, bo nie ukrywam, że jak tylko w bestii pojawił się ten weryfikator, to u nas rozdzwoniły się też telefony. Rozdzwoniły się telefony, dlatego że ten weryfikator z tymi 3 czerwonymi ksikami no budzi wątpliwości. Bestia coś mi weryfikuje. Bestii się wydaje, że coś mam w dokumencie źle. Ja tutaj jestem dzisiaj po to, żeby Państwa, żeby tutaj uspokoić, bo dlaczego bestia weryfikuje i pokazuje błąd właśnie teraz? Jeszcze tylko dodam, że ten błąd będzie pokazywała do 20 lutego, czyli do momentu, kiedy będą Państwo mieli gotowe sprawozdania za 4 kwartał roku 2023, do momentu, kiedy te sprawozdania będą wysłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jak Państwo tylko otworzyli w bestii paczki sprawozdań za 4 kwartał, no to bestia już to weryfikuje. Jak widzimy na tym teraz na zdjęciu, bestia jako docelowe kwoty chce teraz w tej kolumnie przewidywanego wykonania jako zera. Proszę absolutnie tego nie wprowadzać, bo jeśli Państwo wprowadzą teraz dochody bieżące roku na przykład 2003 równe zero, wydatki bieżące równe zero, no to zakłamana będzie cała w ogóle cały temat dotyczący wskaźnika z artykułu 243, bo nikt z tutaj obecnych myślę, że nie wykona wydatków bieżących w ubiegłym roku na poziomie zero, więc to absolutnie tego nie robimy. Ignorujemy to. Wiem, że można wysłać dokument do Regionalnej Izby Obrachunkowej pomimo tego wyskakującego błędu i tą wysyłkę możemy zrobić do 20 lutego, czyli do tego momentu, kiedy będą wysłane sprawozdania. Jak będą wysłane, to oczywiście te dane muszą być aktualne. Więc jak będą aktualne, no to wtedy już też to nie będzie nam się pokazywało.
To jak wspomniałam, dobrą praktyką jest, żeby sobie aktualizować właśnie o sprawozdania grudniowe, bo wtedy będziemy mieli taki ten najbardziej aktualny stan i w objaśnieniach przyjętych wartości możemy taką informację dodać, że zaktualizowano kolumnę 2023 przewidywane wykonanie w oparciu o sprawozdania 27-28 za grudzień 23. Wtedy regionalna ma już tą informację, że ten mamy najbardziej bieżący stan. A oczywiście jak na ten moment, czy tam jak było na przykład to pod koniec stycznia, mogliśmy jeszcze nie mieć jakichś tam cząstkowych informacji, wiadomo, jeszcze są przeliczane udziały w podatku od urzędów skarbowych, jeszcze możemy jakieś informacje dostać, jeszcze może nam się coś zmienić, więc te sprawozdania grudniowe nie są takimi ostatecznymi, ale one są najbliżej prawdy i najbliższe takiemu tej realistycznej wiedzy, którą na dany moment posiadamy. I do tego właśnie zachęcam, czyli raz jeszcze do 20 lutego możemy być spokojni. Jeszcze taka jedna kwestia, że jeśli Państwo na przykład sporządzą sobie sprawozdania za czwarty kwartał wcześniej, przyjmijmy na to, komuś się uda 18 lutego i wyślą te dane do regionalnej izby rachunkowej, a sesja byłaby na przykład 19, no to w tym WPF-ie na 19 lutego już te dane musiałyby być przeliczone o czwarty kwartał, bo pojawi się problem z wysyłką WPF-u właśnie do Regionalnej Izby Rachunkowej, jeżeli już te sprawozdania będą zatwierdzone, wysłane. To jest istotne z punktu planowania materiałów na sesję, bo jak wiemy, materiały rani dostają z jakąś określoną, z jakimś określonym terminem wcześniejszym, 7 dni, 14, różnie to wygląda w różnych jednostkach. Natomiast gdyby coś takiego się pojawiło, to dobrze by było przedstawić radnym taką informację na sesji, że będą Państwo robili jeszcze taką, powiedzmy, autopoprawkę w tym wieloletniej prognozie finansowej, bo są Państwo na ukończeniu na przykład sprawozdań za czwarty kwartał i w momencie, kiedy będzie wysłany WPF do Regionalnej Izby Rachunkowej, sprawozdania już będą gotowe, więc tylko gdzieś tam się te dane będą uaktualnione i może minimalnie zmienić się wskaźnik. To jest właśnie taki temat właśnie tego przełomu pomiędzy okolicach 20 właśnie lutego. I taka kolejna rzecz, która przyszła mi do głowy właśnie, o której sobie myślałam, co bym chciała tutaj powiedzieć w kontekście tej aktualizacji na początek roku, to są przedsięwzięcia wieloletnie. Myślę, że temat dla wielu znany, ale może gdzieś tam kogoś warto o tym przypomnieć. Rok 2023 mamy już zamknięty i jesteśmy w stanie oszacować, jesteśmy w stanie podać dokładne kwoty, jakie były wykonane na przykład na wydatkach majątkowych bądź bieżących w zakresie zadań, które mamy na załączniku przedsięwzięć wieloletnich. My do uchwały bądź do projektu w roku poprzednim braliśmy te dane, które wynikały z planu, nie? Czyli łączne nakłady finansowe obejmowały na przykład wykonanie roku 2022, plan roku 2023, plus plan roku 2024. I teraz jest ten moment, żeby sobie te łączne nakłady finansowe zaktualizować. Czyli jeśli wiem, że tam w tych łącznych nakładach finansowych przyjęliśmy plan 1 000 000 zł z roku 2023, bo tyle zamierzaliśmy do końca roku wydatkować na przykład na daną inwestycję budowy drogi, a teraz wiemy, że my tego nie wydatkowaliśmy w tej kwocie tylko na przykład 950 000, to o te 50 000 zł powinniśmy właśnie umniejszyć te łączne nakłady finansowe. Zwracam na to uwagę, można to zrobić, jak już będą Państwo mieli właśnie do sprawozdania też za czwarty kwartał, ale gdzieś tutaj uczulam, żeby potem te wartości wynikały z faktycznych danych lat poprzednich. I drugi element, który myślę, że też jest istotny, to jest wprowadzanie nowych zadań. W stanie często ciężko przewidzieć, czy zadanie, które przyjęliśmy sobie, że wykonamy do 31 grudnia roku 2023, faktycznie w tej dacie w pełni zostanie ukończone. Mogą się pojawić jakieś opóźnienia, jakieś odchylenia w tym terminach i może zdarzyć się tak, że przedsięwzięcie będzie kontynuowane w roku 2024. No i w mojej opinii dobrze jest pokazać ciągłość, jeżeli to jest faktycznie kontynuowane zadanie, to wprowadziłabym je również jako nowe zadanie do załącznika przedsięwzięć, jeśli wcześniej z uwagi na plan ukończenia w roku poprzednim ono tam nie figurowało, proponowałabym wprowadzić je do załącznika przedsięwzięć, wykazując właśnie faktyczne nakłady, które były w poprzednich latach, plus ten plan, który wydaje nam się będzie
przewidywany, wykonany w roku 2024, żeby tą kontynuację właśnie pokazać. Okej. To tyle, jeśli chodzi o takie merytoryczne aspekty właśnie, które gdzieś tam przewijają się, które są jakieś pytania na początku roku. Pozwolę sobie teraz uruchomić naszego asystenta. Powinien zaraz być widoczny. Okej. Jesteśmy teraz w UPW Asystencja. Powiedzieliśmy sobie o tym wszystkim, co gdzieś tam merytorycznie w mojej opinii jest ważne. Pozwolę sobie przejść do kreatora zmiany w UPF-u, czyli tutaj ta górna ikonka na pasku. I na podstawie moich dokumentów chciałabym pokazać, że chciałabym też, żebyśmy wspólnie sobie zrobili taką zmianę w UPF-u na ten moment kreatorem automatycznym, a potem pokażemy sobie jeszcze modyfikacje w kredytach, które mogą być potrzebne niektórym z Was. Ok, wybieram sobie kreator automatyczny. Robimy ustawienia nowego dokumentu. Ja sobie tylko zapiszę go pod dzisiejszą datą. Zmiana w UPF. Ok, może to być na 12, bo tak mam dokumenty przygotowana. No i teraz kreator zmiany tworzy nam właśnie taki nowy dokument na datę 12 lutego i tutaj właśnie taka informacja, że tworząc właśnie zmianę w UPF-u kreatorem automatycznym, jeśli nasz asystent wykryje, że mają Państwo już sprawozdania grudniowe, to oczywiście tą kolumnę przewidywanego wykonania o te sprawozdania grudniowe przeliczy. A po 20 lutego, jak już będą sprawozdania właśnie za czwarty kwartał, no to jeżeli nasz kreator zobaczy, że w bazie mają Państwo już sprawozdania za czwarty kwartał, to również te dane uaktualni. Dobrze. Idziemy na bieżąco, co nam się tutaj dzieje. Strzałem wprowadzanie zmian. Mamy teraz właśnie przeliczanie danych. Wprowadziliśmy sprawozdania z PW. Ta informacja to jest dla nas właśnie to, że przeliczyliśmy tu przewidywane wykonanie o sprawozdania grudniowe, powstają pozostałe elementy. I teraz to, co nam się pojawiło, to jest kontrola źródeł pokrycia deficytu. To jest też swego rodzaju nowość, myślę. Może, a chociaż jeśli ktoś już robił zmiany w ostatnim czasie, to mógł się do tego przyzwyczaić. Zmienialiśmy kwotę deficytu. Wzrósł on o 200 tysięcy. Tutaj w mojej zmianie zwiększałam o tą kwotę wolnych środków i po prostu muszę przydzielić z których jakby źródeł ten deficyt roku 2024 zostanie pokryty. Ja mam tylko jedno źródło, mam tylko wolne środki, więc pozwolę sobie tutaj przydzielić. Jeżeli u Państwa występuje kilka źródeł pokrycia deficytu, czyli czy kredyty, nadwyżka, wolne środki, spłata udzielonych pożyczek, bądź jakieś inne przychody, no to w tym miejscu, jeżeli Państwo ten kontroler wyskoczy, to możemy sobie właśnie odpowiednio przyporządkować zgodnie właśnie z zapisami Państwa uchwały budżetowej i jej zmian. To jest bardzo istotne, bo regionalna, jak wiemy, tutaj to mocno weryfikuje tą zgodność. Dobrze, mam wygenerowaną uchwałę, zmianę do WPF-u. Pozwolę sobie otworzyć. Okay. Dobrze. Tu nawet jak sobie zerkniemy, rok 23, trzeci kwartał, przewidywane wykonanie, widzimy, że te dane właśnie są już zaktualizowane. Jeśli ktoś na przykład przygotował sobie trybem ręcznym i nie miał wgranych sprawozdań, to wtedy przypominam, że jeżeli chcemy tylko zaktualizować tą kolumnę przewidywanego wykonania, to mamy tutaj taką opcję wgraj dane i zawsze możemy tak na przykład z XML-a, jeżeli byśmy mieli takie sprawozdania, też możemy je przeliczyć. Ja tu na potrzeby tej prezentacji mam takie przykładowe, jeszcze dodatkowe sprawozdania. I wtedy tylko, żeby pokazać Państwu, jak to jest ewentualnie widoczne, jeżeli przeliczamy ręcznie, a nie kreatorem w pełni. Za momencik nam się pokażą dwie kolumny i na czerwono Pani to, co gdzieś się zmieniło. To jest tylko taka kreacja pod
potrzeby naszej prezentacji, ale chodzi mi o to, że możemy też w XML-u w razie czego grać same sprawozdania. To może się przydać tym osobom, jeżeli ktoś na przykład będzie miał już gotową zmianę w okolicach 20 lutego, a nie będzie miał sprawozdania jeszcze za czwarty kwartał, i chciałby tak na tym gotowym dokumencie, nie chciałby go robić od nowa, tylko właśnie chciałby przejść sprawozdania, to tą opcją wgraj dane z XML-a możemy sobie to przeliczyć, tylko musimy uprzednio wygenerować do XML-a, bądź możemy też brać z Bestii. Też mogę to pokazać. Przepiszę tylko dane, o których sobie mówimy. A tutaj, jeżeli tylko mówimy o aktualizacji sprawozdań, to wystarczy sobie tutaj wybrać sprawozdania z Bestii, one nam się pojawią do sprawozdania czwartego kwartału w momencie, gdy już będą przygotowane. Dobrze. To jest jeden element, który ja chciałam dzisiaj pokazać. I teraz tak. Mówiliśmy sobie o tym, że może być inne wykonanie przychodów niż zakładał to pierwotny plan. I ja też mam w moim tu w UPF-ie taką sytuację, którą chciałabym zaprezentować. Tutaj przewidywaliśmy, że zaciągniemy 1 900 000 kredytów. Że taki był nasz plan. Wiem na dzień dzisiejszy, na 8 lutego, że nasza kwota zadłużenia nowego z roku 2023 to nie jest 1 900 000, a 1 600 000 i chciałabym to teraz zmodyfikować. Przejdę zatem do modułu kredytowego i mamy tutaj nasze zobowiązania w podziale na historyczne i planowane. Wybiorę zobowiązanie historyczne i teraz tak, pojawia nam się taka tabela amortyzacyjna naszych zobowiązań już zaciągniętych. I tu mamy 1 900 000, to płata nasza transza na trzeci kwartał. Tak samo planowaliśmy pod koniec roku, że tyle samo zaciągniemy. Powiedzieliśmy sobie, że zaciągamy tylko 1 600 000, więc ja tutaj zmniejszam z tego 1 900 000 do 1 600 000. I żeby nam się oczywiście zgodziła kwota długu, stan końcowy mamy o 300 tysięcy za duży. Ja wiem, że nie będę miała tej ostatniej raty w roku 2023, więc po prostu ją sobie umniejszam. Oto 300 tysięcy, o które miałam za dużo. Dobra, zatwierdzam sobie zmianę. I już mamy tutaj zaktualizowany właśnie dług. Jedyna ważna kwestia, na którą uczulam, bo wiem, że niektórzy z użytkowników naszego Google Asystenta nie działają na takiej zbiorczej tabeli kredytowej, tylko na przykład każde zobowiązanie, każdy kredyt rozpisują sobie oddzielnie. I tu uczulam, że jeżeli mamy tak rozpisane zobowiązanie i chcielibyśmy wtedy zmodyfikować, to żeby ta kwota długu nam się przeliczyła, żeby była inna na trzeci kwartał, a inna na wykonanie, to proszę pamiętać, żeby w edycji zobowiązania, czyli tutaj w tej części, którą teraz prezentuję, żeby w tej części do wyliczenia kwoty długu była zaznaczona opcja użyj wartości z przewidywanego wykonania. To jest istotne, żeby te dane były właściwie policzone. I druga kwestia, jeśli mamy już kredyty zaciągnięte, wynikające z lat poprzednich, podpisaliśmy umowę, pieniążki wpłynęły, wchodzi nam do RBZ-ki, do kwoty długu, to musimy te dane, które, dane dotyczące spłat, które już zaciągnęliśmy, te dane muszą pojawić się w pozycji 10.6. Jeśli mamy odrębnie rozpisane kredyty, to ja tutaj przypominam, że taki kredyt, który już zaciągnęliśmy, musi mieć zaznaczony ten status historyczny. Zaznaczenie tego ptaszka w tym właśnie miejscu wiąże się z tym, że te spłaty pojawiają się w Państwu w pozycji 10.6, czyli że spłata zobowiązań już zaciągnięte. Ok, to tyle, jeśli chodzi o to takie to główne przeliczanie i o wartości właśnie dotyczące kredytów. Za moment tutaj pojawi się Weronika, która powie Państwu właśnie jeszcze o tym, jak działać z przedsięwzięciami i jakie nowości mamy w naszym WPF asystencie, które się w ostatnim czasie pojawiły. Ja na ten moment bardzo dziękuję i zapraszam Weronikę, która za moment tutaj będzie kontynuowała tą WPF-ową część. Dziękuję.
Dzień dobry, ja nazywam się Weronika Mazur i zapraszam Was na dalszą część dzisiejszego spotkania. Proszę o informację, czy mnie dobrze słychać. I tak jak Marzenka przedstawiła Wam, przyszliśmy razem kreator, została zaktualizowana kolumna wykonania 2023 roku oraz zrobiliśmy porządek w naszym module kredytowym i co możemy zrobić dalej. Okej. Przy następnym kroku przechodzimy do załącznika drugiego. Chcemy sobie sprawdzić, czy nasze przedsięwzięcia są odpowiednio przygotowane, czy jeszcze pewne kwestie wymagają aktualizacji. Po otwarciu załącznika drugiego znajduje się przycisk na głównym pasku menu, jest to rysunek wagi z podpisem załącznik drugi. Widzimy spis naszych przedsięwzięć, u mnie jest ich niewiele, ale domyślam się, że u Państwa rzeczywiście może to być spora liczba. I możemy wprowadzić stosowne zmiany w naszych przedsięwzięciach. Ja zakładam, że jeszcze po przejściu kreatora okazało się, że rzeczywiście te zmiany są konieczne i przykładowo w tym pierwszym zadaniu Polski Ład chciałabym zmniejszyć limit wydatków w 2024 roku o 500 tysięcy. I w załączniku drugim możemy po prostu wpisywać ręcznie konkretne wartości, ale także możemy stosować proste działania. Więc ja tu w limicie na 2024 rok po prostu ręcznie wpiszę zamiast piątki 0, naciskam Enter. Automatycznie podświetla się cały wiersz na pomarańczowo, ponieważ program wykrywa już tu pewną niezgodność, o czym za chwilkę jeszcze powiem. I również zmniejszę nakłady o te 500 tysięcy i tu już przedstawię Wam, jak to właśnie działa, jeśli po prostu naciśniemy sobie minus i 500 tysięcy, Enter. Program automatycznie przeliczył nam tą kwotę. I co z tym pomarańczowym wierszem? Program po prostu wykrył, że limit zobowiązań przekracza sumę limitów wydatków w poszczególnych latach. Jak najdziemy na żółty trójkąt ostrzegawczy, również w programie mamy podane wytłumaczenie, co dane ostrzeżenie oznacza. I również tutaj mogłabym zmienić po prostu te 2 500 000 na 2 miliony, ale możemy skorzystać z naszego ułatwienia w programie, czyli naciskamy prawym przyciskiem myszy na tą komórkę i wybieramy funkcję sumuj limity. Teraz program automatycznie sumował limity wydatków w poszczególnych latach. No u mnie jest to tylko 2024 rok, ale gdyby były jakieś wartości w latach pozabudżetowych, to również program sumowałby te kwoty. Co w przypadku, jeśli chcemy wydłużyć okres realizacji danego przedsięwzięcia, na przykład zadanie rozbudowa sali gimnastycznej, okazuje się, że chcemy realizować to zadanie jeszcze w 2025 roku i na ten moment, jeśli chcemy tutaj kliknąć na tą komórkę i wpisać kwotę, jest ona wyszarzona. Oznacza to, że edycja w tym momencie jest zablokowana, ponieważ w całym programie są zastosowane takie mechanizmy, że rzeczywiście jeżeli komórki są wyszarzone, nie są one podświetlone na biało, to nie ma możliwości uzupełnienia czy też edycji. Więc w tym przypadku, aby odżopować możliwość wpisania tutaj kwoty, należy zaktualizować po prostu okres realizacji tego przedsięwzięcia. Czyli w kolumnie do zmieniamy 2024 rok na 2025 rok, naciskam Enter i automatycznie w 2025 roku mam już odblokowaną komórkę i śmiało mogę uzupełnić kwotę. Ja wpiszę sobie tu 100 tysięcy i naciskam Enter. Jeśli wymaga to zwiększenia także nakładów, no to oczywiście zwiększamy nakłady o 100 tysięcy. No i pamiętamy o zwiększeniu limitów
zobowiązań. W tym przypadku program nie podświetlił tego wiersza na pomarańczowo, ponieważ podana kwota nie przekracza limitu wydatków w poszczególnych latach. To podświetlenie działa wówczas, kiedy rzeczywiście suma tych wydatków w poszczególnych latach jest przekroczona, ponieważ program nie wie, jaki jest ten limit zobowiązań, on może nam dać ostrzeżenie wyłącznie wtedy, kiedy przekracza sumę wydatków w poszczególnych latach. I kolejna sytuacja, jaka może się zajdzieć na załączniku drugim, to przypadek, kiedy chcemy dodać nowe zobowiązania. Do tego służy funkcja po lewej stronie z podpisem dodaj z rysunkiem plusa i możemy spróbować wyszukać sobie przedsięwzięcia już po nazwie. Ja chcę dodać przedsięwzięcie, które nazywa się rozbudowa szkoły. No i widzimy, że niestety nie wyszukuje mi tego zadania, jest tylko rozbudowa sali gimnastycznej, która jest tu dodana oraz jakieś inne zadanie, które rzeczywiście nie jest tym, którego szukałam, więc co to oznacza? Oznacza to właśnie to, że przedsięwzięcia nie ma w naszym słowniku przedsięwzięć, więc zanim dodamy przedsięwzięcie do załącznika drugiego na zmianie, w której pracujemy, musimy się upewnić, bądź też dodać po prostu to przedsięwzięcie do słownika przedsięwzięć. Więc ja pozwolę sobie dodać to zadanie do słownika przedsięwzięć i aby to zrobić, musimy mieć zamknięte wszystkie zakładki, otwarte dokumenty należy zamknąć, więc zamykam. Oczywiście przed zamknięciem warto zapisać, abyśmy nie utracili wprowadzonych dotychczas zmian i przechodzimy do słownika przedsięwzięć. Słownik przedsięwzięć znajduje się w zakładce słowniki oraz pod podpisem przedsięwzięcia. I dodajemy tutaj nową pozycję za pomocą plusika, dodaj pozycję, uzupełniamy sobie podstawowe informacje o przedsięwzięciu, rozbudowa szkoły, wybieramy kategorię, u mnie będzie to zadanie własne, wybieramy jednostkę, która będzie realizowała dane zadanie oraz określamy sobie lata realizacji, u mnie to będzie 24-25, a także nakłady i limit zobowiązań. Wpiszę 1,5 miliona. No i warto również dodać cele przedsięwzięcia. I naciskamy OK. Kiedy dodaliśmy to przedsięwzięcie do naszego słownika, teraz śmiało możemy wrócić do zmiany, którą przygotowywaliśmy, czyli jest to zmiana z dzisiejszą datą w nazwie, ale na 12 lutego. I teraz bez problemu dodamy to przedsięwzięcie do załącznika drugiego, czyli wybieramy po lewej stronie dodaj i ponownie wyszukuję to zadanie. Już widzę na dole rozbudowa SP i w tym momencie zanim dodamy, jeszcze musimy wybrać rodzaj przedsięwzięcia. Jest to przedsięwzięcie majątkowe, więc tutaj zmieniamy z rozwijanej listy po prostu te ustawienie i naciskamy OK. Przedsięwzięcie zostało dodane. Jedyne, co jeszcze nam pozostaje, to określenie limitów wydatków w poszczególnych latach. U mnie to będzie 200 130 000. Zapisuję dla pewności i mój załącznik drugi jest przygotowany. Możemy go zamknąć i przechodzimy do dalszej części. Jaki powinien być nasz kolejny krok? Ja zawsze proponuję użyć po prostu weryfikatora, który podpowie nam, czy wszystkie testy zostały spełnione, czy coś jeszcze wymaga ewentualnie skorygowania. No i widzimy, że w moim przypadku rzeczywiście pojawiły się trzy takie komunikaty. Pierwszy z nich dotyczy pozycji 2.2, jest on oznaczony czerwonym kółeczkiem z krzyżykiem, pozostałe
komunikaty to są zielone znaczki, które informują, że wszystko jest w porządku. Mógłby jeszcze pojawić się żółty trójkąt ostrzegawczy, który sygnalizuje, że właśnie coś należy jeszcze sprawdzić. Nie jest to błąd, który powodowałby to, że wysłany dokument będzie błędny, ale rzeczywiście, jeżeli świecą się te czerwone znaczki, to musimy sprawdzić sytuację i rozwiązać dany problem. Jeśli chodzi o pozycję 2.2 i mamy tutaj niespełniony test, możemy przeczytać sobie opis. W tym przypadku chodzi po prostu o to, że po tych zmianach w załączniku drugim, gdzie rzeczywiście dodałam nowe przedsięwzięcie w 2025 roku, bo też widzimy tutaj informację, którego roku dotyczy to niespełnienie, brakuje mi środków na płynność, czyli dodałam nowe przedsięwzięcie, a niestety moja prognoza nie była na to gotowa i w dodatkowym wierszu w pozycji 13Z, jest to wiersz widoczny wyłącznie w naszym programie, w Bestii nie ma takiego ułatwienia, widzimy konkretnie kwotę, której brakuje nam do rozliczenia prognozy, jest to nieco ponad 500 tysięcy. I co w takim przypadku powinnam zrobić? No najłatwiejszym, najszybszym sposobem byłoby po prostu dodanie dodatkowych dochodów, na przykład dotacji. Jeżeli spodziewałabym się otrzymania takich środków, mogłabym po prostu zwiększyć dochody z dotacji. Mogłabym przesunąć jakieś środki w załączniku drugim, żeby ten 2025 rok odciążyć, ale ja nie chcę wykonywać takich ruchów, nie chcę sztucznie dodawać dotacji, więc zaplanuję nowe zobowiązanie na 2025 rok, aby zapewnić płynność w moim dokumencie. Więc przejdziemy do kredytów i po prostu dodam nowe zobowiązanie planowane. Wybieram kredyt, pożyczka, nie wiem jakie to będzie zobowiązanie, więc napiszę na ten moment plan 2025. Muszę określić wartość zobowiązania, w zaokrągleniu podam 550 tysięcy i wybrać rok zaciągnięcia kredytu, czyli u mnie będzie to 2025 rok i ostatni rok spłaty. Powiedzmy, że chciałabym sobie zobaczyć, jak te spłaty będą wyglądały do 31 roku. Następnie możemy wybrać sobie częstotliwość spłat, mogą te spłaty być miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne, ja zostawiam roczne. Określę sobie WIBOR, wybiorę jednomiesięczny i także można wybrać marżę. Ja wybiorę marżę, ustawię sobie marżę, po prostu 1 punkt procentowy, naciskam OK. Następnie wyświetla nam się komunikat, jest to również jedna z nowszych funkcji w naszym programie, czy chcesz automatycznie rozpisać spłaty i przeliczyć odsetki. Czyli zamiast ręcznego uzupełniania poszczególnych spłat i przeliczenia odsetek, program może zaproponować nam po prostu to, jak rozpisać to zobowiązanie. Nacisnę tak i w kolejnym kroku możemy także wskazać programowi, jakie ma wziąć pod uwagę parametry. Mamy tutaj wskaźnik zapasu prognozy, czyli możemy określić, jaki procent ma przyjąć takiego zabezpieczenia przy wyliczaniu tych spłat. Czyli jeżeli na przykład mamy płynność na 1 000 000 złotych spłaty przy zapasie 20%, to jeżeli będzie potrzeba, to maksymalnie 800 tysięcy zostanie zaplanowane. Więc możemy określić ten zapas. Również ten zapas działa na wskaźniku, więc tu możemy być pewni, że wskaźnik zostanie spełniony. Możemy określić minimalną ratę, automatycznie jest zaproponowane 50 tysięcy, więc ja tak pozostawiam. I maksymalna rata jest 1 000 000, ona przekracza sumę mojego zobowiązania, więc ja ustawię sobie tutaj 100 tysięcy. Jeżeli byśmy chcieli zastosować jakieś wyłączenia, to również możemy te parametry odnośnie wyłączeń dostosować i naciskam OK. Program utworzył nowe zobowiązanie pod nazwą Plan 2025, czyli taką, jaką nadałam. Aby zobaczyć szczegóły tego zobowiązania, klikamy dwa razy
i otwierają nam się szczegóły. Widzimy, że w 2026 roku program zaplanował 50 tysięcy i następnie po 100 tysięcy odsetki również są przeliczone. Gdybyście chcieli dostosować to według własnego uznania, to oczywiście jest to wszystko do edycji, można wpisać własne spłaty, tylko przypominam, żeby później przeliczyć ponownie odsetki, żeby były aktualne i dostosowane do rzeczywistych spłat. Więc mamy dodane zobowiązanie. Wracamy na załącznik pierwszy, zobaczymy, co się tu wydarzyło. Widzimy, że w rozliczeniu prognozy są jakieś wartości, więc musimy skorzystać z naszego znanego już wszystkim przycisku autorozliczenie prognozy, dzięki któremu różnica w tych wartościach jest odpowiednio zmniejszana, czy też zwiększana w pozycji 2.2.1, która dotyczy wydatków majątkowych. I w ten sposób po prostu jest zaprojektowany mechanizm w programie, w ten sposób prognoza nam się rozlicza. Sprawdźmy w weryfikatorze, czy nasz problem został rozwiązany. Mamy zielony znaczek na pozycji dotyczącej tego błędu i został nam jeszcze jeden komunikat dotyczący kolumny przewidywanego wykonania i pozycji 3 w wioletniej prognozie finansowej. Również możemy przeczytać opis, czy pokryto deficyt przychodami. Możemy jeszcze skorzystać z naszej podpowiedzi, wskazówki, czyli najeżdżając na ten rysunek żarówki, widzimy podpowiedź, w jaki sposób możemy zadziałać. Jeśli chodzi o sam weryfikator, czyli kontrolę tego przewidywanego wykonania w pozycji 3, czyli dotyczące pokrycia deficytu, jest to również nowość w naszym programie, ponieważ wychodząc do Państwa potrzeb i tego, co zostało wprowadzone przede wszystkim w BESTI, wprowadziliśmy ten weryfikator również u nas, ponieważ od jakiegoś czasu w BESTI zaczął funkcjonować taki weryfikator, jest to związane z możliwością prawidłowego wyliczenia limitu zadłużenia, więc my również to przewidywane wykonanie sprawdzamy. I mój wynik budżetu, czyli mój deficyt jest na poziomie 4 milionów 450 tysięcy. Pamiętacie, że razem z Marzenką została zaktualizowana kolumna wykonania, przez co zmienił się ten wynik budżetu, deficyt się zmniejszył, a źródła pokrycia deficytu, czyli wartości tutaj w pozycji 4.1.1, 4.2.1 czy też 4.3.1 zostały zaciągnięte po prostu z poprzedniego dokumentu, ponieważ na ten moment nie mamy sprawozdań za czwarty kwartał, nie mamy sprawozdań NDS, więc aktualizacja tej kolumny na razie została wykonana tylko na poziomie dochodów i wydatków. Więc tutaj musimy po prostu ręcznie dostosować to pokrycie deficytu, żeby matematycznie zgadzało nam się z kwotą tego deficytu. Ja sobie policzyłam wcześniej, że deficyt zmniejszył mi się o ponad 500 tysięcy, więc zmniejszę sobie pokrycie deficytu z wolnych środków o tą kwotę. Naciskam Enter. I ponownie przechodzę do weryfikatora, aby sprawdzić, czy tym razem wszystkie moje testy zostały spełnione i rzeczywiście tak jest. Dobrze. Więc to wszystko, jeśli chodzi o działanie na załączniku pierwszym. To, co nam jeszcze pozostało, to wygenerowanie objaśnień. Treść uchwały jest już wygenerowana, ponieważ po kreatorze zarówno treść uchwały, jak i objaśnień się generuje, ale w związku z tym, że wprowadzaliśmy zmiany i w module kredytowym, i w kolumnie wykonania 2023 roku, i w załączniku drugim, to niezbędne jest ponownie wygenerowanie objaśnień, i właśnie do tego kroku przejdziemy. Czyli na głównym pasku menu naciskamy na ikonkę książki z podpisem objaśnienia, wybieramy funkcję generuj, no i program nawet już podpowiada dokument bazowy, ja sobie tylko rzucę okiem, rzeczywiście jest to właściwy dokument, możemy wybrać rodzaj objaśnień, podstawowe, nieco krótsze, rozszerzone,
bardziej szczegółowe lub projektowe. I za chwilę wygeneruje nam się treść objaśnień i tam również będę chciała Państwu przedstawić kilka nowości. Powiększę tylko widok, żebyśmy mogli lepiej widzieć. Objaśnienia dotyczą roku budżetowego, więc tutaj nie było zmiany, jeśli chodzi o te nowości, ale już jeśli chodzi o przychody w latach poza rokiem budżetowym, dodaliśmy stosowne opisy. Ja celowo dodałam to nowe zobowiązanie w 2025 roku, żeby właśnie teraz w objaśnieniach móc Państwu pokazać, że odpowiedni zapis w objaśnieniach się wygenerował, czyli mamy opis, że w 2025 roku zaplanowano dodatkowe środki, jest to te 550 tysięcy wraz z rozpisanymi spłatami. Następnie to, co chciałabym Państwu przedstawić jako nowość, to jest opis przedsięwzięć. Jeżeli Państwo pamiętacie, w poprzednich wersjach objaśnień była po prostu informacja, jakie przedsięwzięcia zostały dodane, czy też usunięte, w jakich przedsięwzięciach nastąpiły zmiany, a teraz w odpowiedzi na Państwa potrzeby, na głosy również gdzieś tam z RIO, czy Państwa sugestie, stworzyliśmy taki mechanizm, który generuje po prostu bardziej szczegółowe opisy, czyli mamy informację, jeżeli dodajemy przedsięwzięcie o tym, jaki to jest rodzaj zadania, że jest to zadanie majątkowe, w jakich latach jest zaplanowana realizacja i jakie są łączne nakłady oraz limit wydatków w roku budżetowym. Jeśli chodzi o zmiany, to również jest to szczegółowo opisane, na przykład przy tym zadaniu rozbudowa sali gimnastycznej, gdzie wydłużaliśmy okres realizacji i dokładaliśmy 100 tysięcy w limicie zobowiązań w nakładach i w wydatkach w 2025 roku, to wszystko jest po kolei opisane. Więc mam nadzieję, że ten nowy wzór będzie dla Państwa bardziej pomocny, zaoszczędzi Wam po prostu czas na opisywanie tych zmian. Oczywiście objaśnienia są w pełni do edycji, możecie je dostosować według własnych potrzeb. Więc tutaj ze spokojem mam nadzieję, że te nowości będą dla Państwa usprawnieniem. Dobrze, czyli mamy przygotowane objaśnienia. Tak jak mówiłam, uchwała była już wygenerowana po kreatorze, możemy sobie ją wyświetlić dla pewności, że rzeczywiście tu wszystko się zgadza. Więc pozostaje nam eksport dokumentu do pliku XML oraz wgranie dokumentu do Vesti. Więc eksport dokumentu wykonujemy poprzez naciśnięcie w lewym górnym rogu na funkcję eksportuj, wybieramy do XML i zapisujemy w dowolnym miejscu na komputerze, w takim miejscu, które będziemy mogli odnaleźć, będąc już w Vesti i chcąc wczytać dokument do bazy Vesti. I standardowo posłużę się naszą instrukcją, żeby zaprezentować Wam to, jak wgrać dokument do Vesti w zakładce pomoc. Większość z Was pewnie już to wie. Możemy przejść bezpośrednio do naszej bazy wiedzy, klikając po prostu tu na link instrukcję, lub już z poziomu programu możemy wyszukać sobie konkretną instrukcję. Ja na przykład wpiszę wgrywanie i mamy listę instrukcji. Wybiorę wgrywanie przygotowanej zmiany WPF do Vesti i tutaj krok po kroku mamy opisane, jak to wykonać. Mamy już opisany eksport, czyli to, co przed chwilą wykonaliśmy. I następnie eksport, import dokumentu do Vesti. Na końcu jest również filmik, gdzie to tłumaczę, więc zachęcam do zapoznania się z tymi instrukcjami. Ogólnie zachęcam do zapoznania się z naszą bazą wiedzy, ponieważ ona również została nieco odświeżona, jeśli chodzi o kolorystykę, o aspekty wizualne, troszeczkę ją odświeżyliśmy. No i na bieżąco oczywiście aktualizujemy instrukcje i dostarczamy Państwu nową wiedzę.
Więc z mojej strony to wszystko, jeśli chodzi o wygenerowanie zmiany WPF. Jedynie chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, że jeżeli rzeczywiście będziecie korzystać na przykład z naszego wsparcia w ramach konsultacji, żeby zaktualizować wieloletnią prognozę finansową właśnie w zakresie wykonania 2023 roku, czy też już o sprawozdanie grudniowe, czy za chwilę o te sprawozdania za czwarty kwartał, to prosilibyśmy, abyście przygotowali się w zakresie tego, jak rzeczywiście dane zobowiązania będą spłacane, żeby po prostu czas konsultacji wykorzystać jak najlepiej i aby ułatwić Wam pracę po dzisiejszym webinarze. Wszyscy uczestnicy, nie tylko klienci nasi subskrypcji ekonomicznej, otrzymacie od nas taki arkusz, który po prostu może być dla Was ułatwieniem, żeby uporządkować sobie zobowiązania i później łatwiej po prostu uzupełnić te spłaty, skorygować lata, jeżeli tam powinny nastąpić jakieś zmiany. I również tutaj prośba do klientów licencji Premium Expert, jeżeli będziecie wysyłać do nas paczki do zmiany, gdzie rzeczywiście nastąpiły, mają zostać zaktualizowane zobowiązania wynikające ze zmian w wykonaniu 2023 roku, to żeby taki uzupełniony arkusz również do nas załączyć. Ten arkusz zostanie przesłany do wszystkich uczestników z pozostałymi materiałami z naszego webinaru. Więc to wszystko z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Oddaję głos Tosi. Bardzo dziękujemy dziewczynom. No i co? Teraz czas na to, co lubicie najbardziej, czyli na konkurs. Proszę o włączenie linku do konkursu, a ja Wam powiem, że 10 pierwszych poprawnych odpowiedzi wygra od nas gadżety Skarbnika. Czekamy jeszcze chwilkę, aż tutaj, o, już się pojawił konkurs. Słuchajcie, no to w czasie, w którym wy będziecie odpowiadać na te kosmiczne zagadki, ja mam dla was dwie ciekawostki na temat właśnie konkursu. Czy wiedzieliście, że we wszechświecie jest więcej gwiazd niż ziaren piasku na wszystkich plażach na Ziemi? Jest to co najmniej miliard bilionów. No mi się to naprawdę ciężko czyta i jeszcze ciężej jest mi to zrozumieć. No ale chyba tu nie ma nic do rozumienia. A kolejną ciekawostką jest to, że kosmos ma zapach. Oczywiście my go nie czujemy, no bo trochę byłoby to dosyć ciężkie. Człowiekowi trudno jest go poczuć, no bo poza tą stacją kosmiczną cały czas musi znajdować się w skafandrze, natomiast jest on wyczuwalny po tym, kiedy się otworzy śluzę powietrzną, na przykład z powodu spaceru kosmicznego. No i astronauci przyrównują ten zapach do zapachu grilla. I za ten woń właśnie odpowiada ozon, więc jak następnym razem w lato będziecie sobie odpalać grilla i jeść sobie kiełbaski, to pomyślcie, że tak samo pachnie kosmos. Widzę, że wielu z Was już wypełnia nasz konkurs. No to w międzyczasie opowiem Wam jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Mam nadzieję, że wszyscy z Was są już na naszej grupie Publink Skarbnicy. Dlaczego warto tam być? No na przykład dlatego, że już 12 lutego rozpoczynamy tam taką wielką grywalizację, więc jeżeli ktoś nie zdobędzie dzisiaj nagrody w naszym konkursie, no to warto wziąć udział w naszej grywalizacji. Będzie trzeba wyszukiwać zadania, które będziemy wstawiać w postaci postów i odpowiadać na pytania. Te pytania już nie będą dotyczyły kosmosu, więc jeżeli jesteście zainteresowani kosmosem, no to odpowiadajcie na tą ankietę powyżej. No dobrze, to myślę, że musimy już zmierzać do końca. Ja Wam bardzo dziękuję za ten wspólny czas. Mam nadzieję, że to był miły początek dnia.
No i myślę, że zasłużyliśmy wszyscy na porządnego pączka. Dziękujemy, że byliście z nami. Oczywiście wszystkie prezentacje oraz materiały, o których była mowa, będą do Was wysłane w najbliższym czasie, prawdopodobnie na początku przyszłego tygodnia. Pamiętajcie, że warto być na wszystkich trzech spotkaniach Akademii Curulis, no bo dzięki temu będziecie mogli zdobyć certyfikat. I ja się z Wami żegnam i do zobaczenia za 2 tygodnie.